Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w Głosie Imperium. Ja jestem Grzesiek, Desynchronizacja, a ze mną jest... Wispi, witam serdecznie wszystkich nas słuchających na naszym pilotażowym odcinku Głos Imperium. Tak, tytuł tego pilotażowego odcinka to Kac Gracza. Temat taki dla mnie akurat na czasie po przejściu najnowszej części God of War'a, Ragnarok. No ale czym tak ogólnie jest ten kac gracza, jak tam uważasz Wispi? No w zasadzie sam temat to z twojej inicjatywy powstał, bo rzeczywiście jesteś na świeżo po ukończeniu Godowora Ragnarok. No dla mnie jeszcze przygoda dosyć odległa, jeszcze nie myślę, żeby w to grać, bo w zasadzie to przydałoby się w ogóle pograć Godowora wcześniejszego, ale to już tam. Kiedy indziej. A jeżeli chodzi o samka z gracza, no to no jak dla mnie, to przede wszystkim to jest ten moment, że wiesz, kończysz rozgrywkę, czujesz tą taką pustkę po prostu w środku, że coś, um, coś cię by motywowało do tej gry, czy miałeś te emocje związane z grą, i później, nie wiem, czujesz właśnie tą pustkę albo takie wypatroszenie emocjonalne, wiem, coś takiego. Właśnie. O! O! O, to, to to chyba byłoby najlepsze określenie. Tak, Taka ta, niemoc. ta niemoc i to uczucie, że no co dalej w ogóle ze sobą zrobić, czy nie wiem, jakiś serial o, może zacząć Tak, co zrobić ze swoim życiem, czy jakiś serial może zacząć, czy książkę, czy jakąś inną grę, ale to jest takie uczucie, które, no dobra, zacznę coś, ale już wiesz na starcie, że to nie będzie chyba to. I potem to się czasami ciągnie przez, przez długi czas, no bo ja pamiętam w ogóle jak przeszedłem Wiedźmina 3, dziki Gon, No to tyle czasu poświęciłem, <coughs> przepraszam, w tej grze. I potem to zakończenie. Za pierwszym razem miałem to, no powiedzmy najgorsze zakończenie, nie mówiąc co tam się działo, ale kto grał, ten wie jak najgorzej mógł się skończyć dziki Gon i historia Geralta i Siri. No to potem tak próbowałem, nawet chyba wtedy obcego izolację próbowałem zacząć. No to nie wiem, tak dwie godzinki posiedziałem i, i nie. No i finalnie w każdym razie wróciłem do tego Wiedźmina i zacząłem grać jeszcze raz na, tym, na tą nową grę plus. Ustawiłem tryb i, i, i dopiero przeszedłem go po raz kolejny, żeby zobaczyć też, oczywiście, jakie jest inne zakończenie, podejmując inne wybory. Ale i po tym drugim przejściu, mimo wszystko przez długi, długi czas nie mogłem sobie znaleźć takiej gry, która by zaspokoiła mnie e, tak emocjonalnie i, i w ogóle fabularnie jak, jak, jak Wiedźmin. No ale to, to się chyba też bierze z jakichś tam, no nie wiem, osobistych, może, może doświadczeń, bo każdy jakoś tam się próbuje i z postaciami identyfikować, i, i te wątki fabularne które dzieją się w danej produkcji. Te, też się z nimi identyfikujemy, próbujemy odnaleźć w tych, w tych produkcjach jakąś nie wiem cząstkę siebie, powiedzmy. I, i, i chyba tak, tak właśnie jest to jest powodem występowania tego, tego kaca gracza przy niektórych, niektórych produkcjach. Wiesz co w zasadzie? powiem tobie, że, Kończąc, no w tym przypadku mamy medium gry. Kończąc daną grę, no to tak jak wspomina, że kolejny jakiś tam wybór pod względem kolejnej gry to już nie jest to samo. Jest coś, że no to nie jest tak dobre, jak wcześniej graliśmy w tą produkcję, która wywołała. Tę lawinę emocji, czy po prostu zrobiła na nas takie wielkie wrażenie? I chyba najprościej wtedy jest przejść na jakieś inne medium, czyli właśnie książka, czy jakiś serial, albo to jest wiesz, przełożenie, że um, zmieniając medium poznajemy może coś innego, ale pod tym względem, że um, no, nie tykamy tej. Sfery gier komputerowych, ze względu na to, że tutaj czujemy tą niemoc, że no, kolejna rzecz z tej kategorii no, nas nie usatysfakcjonuje w podobnym znaczeniu, tak jak ta gra, którą właśnie ukończyliśmy. Takie wrażenie mam po prostu. Nie, mo może się mylę, może, e, może masz inne zdanie na ten temat, e, ale tak, tak pomyślałem właśnie jak mówiłeś o tym, że myślałeś, czy to książka, czy może serial, czy, czy co innego właśnie zacząć po, po ukończeniu tego Wiedźmina. Tak, tak zgadzam się z tym i wydaje mi się, że zmiana tego medium właśnie, no, w tym przypadku z gier na jakąś książkę, czy serial to jest dobry trop Dlatego, że wchodząc w jakieś inne uniwersum przedstawione, właśnie na przykładzie serialu, no to wkręcamy się troszeczkę, potem szukamy sobie czegoś, na przykład, no, na przykład oglądając Wiking Valhalla, wkręcimy się w to, no to potem, no to może byśmy zagrali, no nie wiem, w Assassin's Creed Valhalla. No i jak jesteśmy tak nahypowani przez serial, no to automatycznie, nam się tutaj robi też hype na grę. I, i, i może to jest takie dobre lekarstwo, zmiana tego, tego medium z gry właśnie na książkę, na, na, na jakiś film, serial, żeby po prostu naładować w sobie te emocjonalne baterie i potem doprowadzić do kolejnej eksplozji emocji. Natomiast no, czasami jest tak, że, że, że jest ciężko po prostu. I no, nic nam się nie podoba. I tutaj właśnie ten God of War Ragnarok, świeży temat. No tutaj nie będzie żadnych spoilerów oczywiście. No ale jednak yy, ta relacja ojciec-syn, jak jest tutaj przedstawiona, to jest w ogóle całkiem inny poziom niż to, co było w tym God of War z 2018 roku. Po przejściu w ogóle Ragnaroku... Mam wrażenie, że ten pierwszy God of War to mogłoby być takie DLC do, do, do obecnej historii. No i rzeczywiście bardzo mocno gra na emocjach. Postacie są napisane no, bardzo rzetelnie, bardzo dokładnie, wszystko jest naprawdę przemyślane. I wydaje mi się, że nie każdy będzie mieć może takiego kaca gracza po przejściu tej gry, ale wydaje mi się, że będą miały to osoby, które gdzieś tam czy w Kratosie, czy może w Atreusie, to też zależny, tak mi się wydaje, od tego na jakim etapie życia jesteśmy i co od życia też chcemy i jak się widzimy albo widzieliśmy kiedyś, no i tam gdzieś odszukujemy siebie, prawda, w tych grach, w tej fabule czy w postaciach. No i ten ten na rok jest zrobiony tak, że. Oczywiście fantastyka, pokazanie walki pomiędzy bogami, tymi wszystkimi światami dziewięcioma w trakcie, w trakcie wielkiej bitwy. No ale jednak też tutaj mocno zahaczał ten aspekt ludzki, aspekt społeczny i, i wydaje mi się, że to każdy może troszeczkę inaczej podejść do tego. Tak jak mówiłem, w zależności gdzie się teraz w życiu swoim znajduje. W zasadzie to jest, myślę, że jedna strona medalu, czyli to w jakim momencie podchodzimy do danej gry, czyli czy tam jesteśmy młodsi, czy jesteśmy starsi, to dla mnie obrazuje, jak ogląda. akurat tu nawiążę do filmu, bo jak oglądałem dzień świra. Pamiętam, jak nauczyciel polskiego w gimnazjum włączył nam dzień świra, i myślę, że to trochę. Za wczesny okres, jeżeli chodzi o wiek, żeby mm, osoby a, no, no w takim wieku po prostu oglądały ten film, bo w zasadzie a, jedyne co było wy, wyciągnięte, no to te śmieszne sceny to się. Właśnie, tak, Tak. Bo jak ktoś ogląda jako młoda osoba dzień świra, to dla niego to jest komedia, to jest śmieszne. Natomiast tak. dorosły człowiek, który już. No, Powiedzmy wprost, jest trochę już zmęczony z życiem, bo chodzi ileś tam czasu do pracy. No tak, każdy jest na swój sposób zmęczony z życiem. Nie mówię, że tam musi być jakoś dramatycznie zmęczony, żeby to się w jakieś depresje przeradzało, ale znaczy pewnie to są takie przypadki oczywiście, ale nie mówię, żeby to w jakimś tam bardzo negatywnym stopniu tutaj obrazować. Ale no, Zawsze już jest ta w dorosłym życiu lekko szara rzeczywistość, gdzie rano wstajemy, idziemy do pracy, no i taka osoba już troszeczkę inaczej spogląda na dzień świra i no nie, nie jest mu zbytnio raczej do śmiechu. No tak, tak, to jest właśnie z innym bagażem doświadczeń oglądało się właśnie wtedy za młodu w gimnazjum, a inaczej po latach gdzieś tam, nie wiem, puszczone na jednej z stacji telewizyjnych, jak się obejrzało, to po prostu no, inne wrażenie z tego filmu, co tam było przekazane. No i też pewne zrozumienie tam przedstawionych jakichś e, kwestii moralnych, czy kwestii po prostu takich życiowych. Ogólnie film taki, e, myślę, że w sumie film ten. Powinno się chyba, tak jak teraz sobie myślę, powinno się chyba w, w dwóch takich różnych etapach życia oglądać, bo właśnie za młodu, kiedy go tak no, nie do końca rozumiesz, później nabywasz ten właśnie bagaż doświadczeń i, i inaczej postrzegasz te rzeczy, które tam zostały po prostu poruszone. I myślę, że tak samo tutaj, że z tym godowworem, Ragnarokiem, inaczej będzie podchodzić osoba młoda, która przede wszystkim skupi się na tych aspektach walki, że tam jest totalny jakiś rozpierdziel, że nie wiem, możesz rozczłonkować wrogów, a inaczej ktoś starszy, który spojrzy na tą relację, Kratos Atreus, ojciec, syn, no już tam w tej poprzedniej części go dowożę już tam paraszona, ta struna właśnie, jeżeli chodzi o rodzice, rodzicielską i, i no, myślę, że ten Ragnarok dopełnia to, co tam było wtedy przedstawione. Też trudno mi się odnieść tak dokładnie, bo akurat w Ragnaroka jeszcze nie grałem, ale tak jak z twojej opowieści, tak po prostu wnioskuję. Tak, a tak jak już jesteśmy przy temacie grania w God of War, to grałeś w te poprzednie z PlayStation 2, PlayStation 3? W pierwszą część, w pierwszego tego gadowora, mm -hmm. ale chyba no, go nie skończyłem, tak szczerze. Musiałbym kiedyś do tego wrócić. No, no, ale, ale to, no. No, tam gra, grałem, grałem mm -hmm. w pierwszą jedynkę, to mogę, mogę powiedzieć. No, wiele osób też zarzuca tą przemianę Kratosa z tego e, przepełnionego nienawiścią, chęcią zemsty e, po prostu z z pierwszych części, właśnie w, tutaj zarzuca, że no, zdziadział trochę. No i rzeczywiście troszeczkę zdziadział nam ten Kratos, ale no tak jak mówię, ja, ja chyba nawet bardziej się skupiłem na tych relacjach ojciec-syn i, i to było dla mnie ważniejsze niż nawet tam sama fabuła, tutaj Kratos może i zdziadział, ale to jest taka duża refleksja w jego wykonaniu nad, nad swoimi właśnie życiowymi doświadczeniami. No Mi się ta przemiana podoba. I no, tak jak mówiłeś, w zależności chyba w jakim etapie e, życiowym gramy w daną produkcję, tak, tak też ją odbieramy. No ale, też że zdziadział, ale hmm, myślę, że po prostu to jest taki zarzut ze względu na zmienioną formułę samego grania, bo wcześniej to była tak akcja, akcja, większa akcja, bo jest boss. Później znowu akcja, akcja, bo jest mniejszy boss. No to był taki I hack prostu... and slash wtedy bardziej e, tak, e, tak. że się ostro działo, no tysiąc po no. prostu e, mobów i jedziemy tymi ostrzami chaosu. No teraz jest tak bardziej no. action RPG niż taki ha hack and Slash. Ja pamiętam w tej wersji, w tym pierwszym God of w tej wersji PS3 akurat grałem w tym HD Collection, to jednym z tam achievementów to było właśnie nabijanie jakiegoś kombo e, 200 albo 500, już nie pamiętam, ale tak, tak. jakieś takie takie combo trzeba było nabić dla achievementa i właśnie tylko jak, jakąś taką falę mobów dostałeś na klatę, to mogłeś tymi ostrzami chaosu po prostu siąść na lewo i prawo. No, ale... To jest. No, podobna rzecz przecież zażyło się z Tomb Raider'em. Też była zmiana tej kanwy, bo te wcześniejsze Tomb Raidery były trudniejsze. Mm -hmm. Tam już abstrahując od Angel of Darkness, bo ta gra była trudna już ze względu na sterowanie, bo to tak było, to porne. To był Tomb Raider Dark Souls. Tak, tak, tak. Ja się zgodzę, ale to. Po prostu tak toporne sterowanie to nie pamiętam, kiedy, żebym się gdzieś tam spotkał, grając w coś. Ale w... Nie, szyb ja szybko porzuciłem tą grę, bo po prostu już yy, szewską pasję. Po po prostu dostawałem e, tam, nie wiem, wspinając się na jakąś skarpę, Lara spada, bo nie wiem, coś tam dziwnego się wcisnęło i koło Macieju musisz gdzieś tam latać po tych dachach, żeby znowu się dostać na tą skarpę, żeby gdzieś tam pod koniec e, spaść po prostu, bo kamera ci się zmieniła, widok i... i po i wcisnąłeś coś nie tak. No tak, ale no, kiedyś w ale... ogólnie tak dziwnie robili czasami te gry. No pewnie to wynikało też z ograniczeń technologicznych, że jak pod idealnym kątem nie nacisnąłeś tego trójkąta czy Xa, żeby przeskoczyć przez jakąś skarpę, to postać i tak spadała. Dzisiaj naciskasz kółko, skrypt się włącza, postać przeskakuje. Wszystko jest w porządku. Oczywiście nie broni tutaj Tomb Raidera, bo o to chodzi, ale pamiętam, że było dużo takich gier, nawet w Crash Bandicocie tam pierwszym trzeba było mieć dobrze momentami wyważone to sterowanie, żeby odpowiednio skoczyć, zebrać orba, przeskoczyć przez półkę. Wszystko było tak na milimetry, można powiedzieć. To dzisiaj ten próg jest, wydaje mi się, zwiększony, albo w ogóle skrypt się włącza, lekka animacja gdzieś tam e, skoku, jest wszystko w porządku, jesteśmy bezpieczni. Tak mi no, się chyba, że chyba, że mówimy o tym kraszu i ten pamiętny level z mostami, coś tam. E, ja pamiętam, że bardzo duże problemy ten taki jeden level robił na moście. Ojej, no co to było. Ale ten, ale pamiętam, że też jakoś tak idealnie mógł, trzeba było skakać między tymi dziurami tymi, na tych mostach. Ja w ogóle przepraszam, bo ja sobie tutaj tak popalam papierosa, jeżeli to słychać, to no, no trudno, tak, tak musi być, bo inaczej nie jestem w stanie prowadzić e, <ślał> jakiejkolwiek rzeczowej dyskusji. No, a... Są rzeczy ważne i ważniejsze. <ślał> <ślał> tak, tak, dokładnie. No ale wracając do tego e, kaca gracza. Ja mam tutaj na swojej liście... Pięć gierek. Cztery z nich to są, znaczy można powiedzieć, że nawet 7 gierek, bo jedna to trylogia, ale traktuję to jako całość. Więc cztery duże tytuły, takie AAA. I jeden taki indyczek. O dwóch z nich w sumie już zacząłem. God of Ragnarok. Tutaj raczej nie muszę nic dodawać już. Wiedźmin 3 nawet. W koszulce w tym momencie z Wiedźmina tutaj uczestniczę, w naszym studio nagraniowym. Tak, no ale tak. tutaj właśnie. To profesjonalne studio. Też, ale tutaj z tym Wiedźminem to pamiętam, że poszedłem, jak przeszedłem tą grę, to poszedłem do sklepu z grami. U mnie w Sosnowcu tam jest. A, mogę powiedzieć Games For You. Mają to używane i nowe gry, tam można sobie wymieniać. Nieważne. To nie jest reklama. Ale to był chyba wtedy jedyny sklep, no to poszedłem i. Patrzę na tę półkę i gościu w końcu podchodzi, i się pyta: No, coś pomóc, coś doradzić? Ja mówię: Tak, potrzebuję pomocy. A co, co, co się dzieje? Co pan chce zagrać? No mówię, właśnie, nie wiem. A w co pan grał ostatnio? No, w Wiedźmina 3 Dziki Gon i nie wiem, co ze sobą zrobić. O, to on się już za głowę złapał. No, to będzie teraz ciężko, nie? I mi wymienia: A w to pan grał? No, grałem. A w to grałem. A w Dragon Age? No, grałem. No, to nie wiem, co mogę Panu doradzić, nie? Może Bloodborne'a niech Pan sobie zagra. No i dał mi tego Bloodborne'a i z tym, z tym była taka historia, przyszedłem z tym Bloodborne'em do domu, pograłem dwie, trzy godziny, ale to nawet nie, nie przez historię czy coś mnie tam zniechęciło, tylko wtedy to był mój pierwszy Souls, nie? <laughs> I po prostu tego samego dnia pojechałem do niego, oddałem mu tę grę i mówię, nie, to, to, jednak, to jednak nie dla mnie, wy Pan, nie. Nie wypełni to mojej pustki. To, to zdecydowanie nie wypełni mojej, mojej pustki. No ale Wiedźmin też był taką mocną historią właśnie, która mogła się skończyć w ten czy inny sposób. No i zostawił taką wyrwę. Chyba właśnie wtedy po jakimś czasie tego obcego izolacji sobie zacząłem. To nie była gra, która wypełniła pustkę, ale to było takie, no coś innego, żeby w ogóle, w ogóle zacząć. Jakąkolwiek grę, ale to też troszeczkę czasu mi zajęło i no. I, i potem już jakoś wróciłem do, do normalnego życia. Mass Effect. Mass Effect, no to no moim zdaniem, jest bezkonkurencyjny, bo to nie jest jakaś tam gra RPG w kosmosie, to nie jest gra typu A strategia w kosmosie. Nie, to jest taka space opera, właśnie gdzie też jest ogromny nacisk na relacje między postaciami, one są rzetelnie napisane od początku do końca, mają swoją historię, poza swoją historią, wiadomo, tam jest podział na poszczególne rasy z różnych planet. I, i teraz też mają swoją historię. Także, jak ktoś tak, no dzisiaj niektórzy mówią, że się nie da grać w Mass Effecta, nawet w tym remasterze. No bo ta jedynka, no to jednak, a bo już grafika nie taka czy coś. No ja w to grałem dawno, więc to mi już nie przeszkadza, że tam są jakieś odchylenia graficzne w stosunku do dzisiejszych produkcji. No ale wracając do meritum to rzeczywiście to, jak są napisane postacie, jak jest budowana historia, sam komandor Shepard i droga, którą przeszedł przez trzy części i samo to w ogóle system przenoszenia save'ów z poprzednich, gdzie zauważamy, że te nawet małe szczegóły gdzieś tam, jak dokładnie przechodzimy grę, to mają swoje konsekwencje i na przykład ten gościu nas lubi, ten nas nie lubi, ten nam pomoże, ten nie. No buduje to taką Epickość produkcji, z którą w sumie po przejściu gry no, ciężko się rozstać, bo jednak zżyliśmy się z całą załogą Shepard'a, zżyliśmy się z Shepardem i było to tak przedstawione, że naprawdę ja się czułem, jakbym był na tej misji ratowania galaktyki. No. Ale, ale tutaj też. Bo ty grałeś w trylogię jedy, w sensie każda część po drugiej, czy to było tak, że wyszedł pierwszy mass effect i w niego grałeś, czekałeś na wypuszczenie kolejnej części i dopiero wtedy się zapoznałeś z tą dwójką, czy, czy nie wiem, w jakim mm, w jakim czasie to grałeś? Czy jak już miałeś całą kolekcję tych nie, gier? Nie, nie. Czy to właśnie tak, że czekałeś na wypuszczenie tych kolejnych części cygów? Ja zacząłem grać w Mass Effecta jakoś y, po premierze dwójki. To mhm. było tak, że mieliśmy chyba. Xboxa 360? Chyba tak. No, no bo to na to wychodziło rzeczywiście. Tak. I w ogóle nie interesowałem się za bardzo wcześniej Mass Effectem. No tam słyszałem, że świetna gra i, i w ogóle trzeba zagrać. No ale jak tak sobie myślałem, kurde, no na tyle, na tyle czasu ta gra, a jakoś nie. Potem wyszła ta dwójka, i, i że jeszcze lepsza jest. I to było jakoś przed Skyrimem, czy po Skyrim. Nie, na pewno na pewno przed Skyrim'em chyba, ale. A, bo ja wtedy w Obliviona chyba grałem. Tak, w Obliviona jeszcze grałem. No i tak grałem sobie w tego Obliviona i kurde, przydałaby się znowu jakaś taka gra z takim dużym światem, coś takiego. No i cały czas ten gdzieś Mass Effect się przewijał. No i powiem ci, że... Oj, oj, to, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Natomiast najpierw w Mass Effecta zaczęła grać moja żona. I jak ja zobaczyłem, jak ona w to gra, to powiedziałem, kurde, no... To jest naprawdę kawał dobrej historii. No i przeszedłem tego Mass Effecta jedynkę, kupiłem Mass Effecta dwójkę, przeniosłem sejwy z jedynki do dwójki, ta historia dalej się toczyła, było wspaniale, cudownie. No i czekaliśmy na tę trójkę. Andromedy ja tutaj nie, 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 nie traktuję jako <grym> Mass Effecta. Nie, no, to, taki, <grym> tak to taki powiem. DLC, którego nikt nie chciał. Tak, chociaż rozmawiałem z kilkoma ludźmi, którzy nie grali w trylogię i grali w Andromedę. I im się podobało. A widzisz, bo, ale tutaj jest inna perspektywa A, gry. Tak. Właśnie. No, także tak mniej więcej wyglądała ta historia z Mass Effectem. No, urzekł mnie i też zostawił pustkę. I ta pustka do tej pory nie została wypełniona. Radzę sobie z nią. Nie mam jakiegoś tam problemu, tak jak widać, żeby grać w inne gry i się nimi rozkoszować. Ale jeżeli chodzi o takie porządne gry z dużym uniwersum i taką epickością, które dzieją się no, w kosmosie, gdzieś tam w galaktyce, no to ten Mass Effect naprawdę zrobił robotę. I no, czekam na Starfield. Czekam na Starfield. Liczę, że być może zbliży się epickością do Mass Effecta. Zobaczymy, czas pokaże. No, ale już ostatnia gra, tym razem mniejsza. A czekaj, no, czekaj bo tak, tak mówisz, mówisz o Mass Effectie, to jedno pytanie mi jeszcze się nasuwa. Paragon czy Renegat? Tyle razy przechodziłem, że każda możliwa opcja Aha. i paragońska i renegacka. E, ogólnie lepiej mi się gra paragonem. Jakoś tak bardziej do mnie to pasuje. Emocjonalnie. Emocjonalnie, tak. No. Że, I to taką większą epickość buduje. Takiego, no, prawilnego szeparda, <śmiech> <śmiech> prawda? Ale... dobry, dobry no. Ale były momenty, nawet jak grałem jako Paragon, że używałem opcji renegackich z premedytacją. Powiem tylko tyle: Tuczanka na Tuczance razem z innymi kroganami. Kto nie grał albo grał, kto grał, ten wie. A kto nie grał, ten niech spróbuje tych renegackich Mam opcji, może na Tuczance poużywać parę razy, nawet będąc Paragonem. Myślę, że warto. Fajne rzeczy się dzieją, także, także czasami warto być skurczybykiem, nawet jak chce się być dobrym człowiekiem, <grym> tak, to, tak to ujmę. Ale też pamiętajmy o ukrytym zakończeniu. Tu nie będę zradzał, jakie było jedne, drugie, ale jest też trzecie zakończenie w Mass Effectie. Nieważne jakie, ważne, że trzeba naprawdę się postarać, żeby je odblokować i wypełniać wszystkie możliwe misje na 100%. No. A coś jeszcze na temat Mass Effecta chciał zapytać, bo jeszcze chciałem. Przejść. Nie, tak, tak, tak. Ciekawe się ten renegat. A ty renegat czy protagonista? Paragon. Nie, ja Bo to, to zmieniało ja to nazwę, Paragon. wiesz. Raz było Paragon napisane po prostu. Raz... W Jedynce chyba było Paragon Renegat, tak, bo ja w Jedynkę tak. grałem właśnie. Tak, dokładnie. Tam był fajny bug, glitch w zasadzie, w Jedynce. Na, chyba na Noweri. Na planecie Noweria. Może się mylę, już nie pamiętam dokładnie nazwy planety, ale wydaje mi się, że tak. W trakcie rozmowy z jednym Turianinem można było zgliczować opcje dialogowe i już w pierwszej części nabić 100% albo punktów Paragona, albo punktów Renegata. Także taka ciekawostka, żeby sobie ułatwić troszeczkę e, odblokowanie odpowiednich opcji fabularnych e, i tekstów e, do wyboru w trakcie rozmów, można sobie skorzystać. Nie zostało to naprawione nawet w edycji tej legendarnej, e, zremasterowanej, która wyszła chyba w zeszłym roku. Czy to było w zeszłym roku? Chyba w zeszłym. No, tak, A, że... no to było w zeszłym. Ale no, to, to teraz pytanie: Czy e, nie zrobiono tego umyślnie jako taki smaczek? To że... może być zrobione umyślnie. Możesz... Że tam Nie chcieli chyba za dużo zmieniać, bo wydaje mi się, że. By się nie chciało. Im się nie chciało i pewnie wymagałoby to coś tam pogrzebania w kodzie. Także może lepiej to zostawić. Niech się cieszą, tak. Ale to no, ogólnie ta trilogia bardzo fajnie, że ją zremasterowała i dorzucili tam te wszystkie DLC, w ogóle polecam przejść te wszystkie DLC, bo no dużo też smaczków popularnych jest odblokowanych właśnie z załogą Sheparda, bardzo fajne akcje, jest impreza spe specjalnie na część Szeparda na przykład w jednym DLC, także wszyscy pijani, mo można sobie z nimi tam pogadać, bardzo fajna opcja, polecam. A piątą grą, właśnie mniejszą, która taki efekt kaca gracza wywołała, to było Valiant Hearts. I to była gierka właśnie taki indyk, to była pierwsza wojna światowa. No i tam musieliśmy sobie po prostu... No byliśmy, to była przestawiona historia człowieka, który chyba z Francji został wyciągnięty ze swojego gospodarstwa, dostał pismo, musi się stawić do służby wojskowej. Jak się później okazało, jego albo teść, albo ojciec tam spotkali się razem w ogóle na froncie. No naprawdę taka historia ckliwa i no rzeczywiście tak, tak pewnie było w wielu przypadkach w trakcie pierwszej czy drugiej wojny, że te rodziny może nawet jak się tam bezpośrednio spotykały, no to uczestniczyły w tym wszystkim. No i zakończenie też właśnie takie, że no, nie powiem, Łezka się nie zakręciła, tylko się wylała po prostu. <laughs> no i potem też trzeba było troszeczkę pobyć sam ze sobą, jakoś ułożyć sobie to wszystko w głowie. I no. Chyba nie, nie, nie żadna gra o tematyce takiej wojennej nie zrobiła takiego wrażenia jak taki prosty, po prostu rysunkowy w sumie wariant. Harc, no a, a jak, tam, jak tam ta lista wygląda u ciebie takich, takich gier, co cię skacowały po prostu i nie wiem, 2 kc próbowałeś łykać, ale nie pomogło, woda z solą i cytryną i miodem nie pomogła, rosołek nawet y, nie pomógł, co, co, taki, co, co tam było? Taki na kurczaczku zrobione. No, tak. dokładnie. Um, wiesz co, ja może konkretnych gier nie będę tak bardzo przytaczał, bo tak ciebie słucham i się zastanawiałem. Y, Wiesz, w jaki sposób y, gra jako medium po prostu łapie nas emocjonalnie za to serducho. I tak pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to um, tak jak mówiłeś o tym Mass Effect'cie, że przenosiłeś te save'y z jedynki do dwójki, trójki, że po prostu zżywałeś się z tą postacią, z tak, Shepardem, z załogą, to mi się przypomina mm, gra Telltale, um, grę Otron. Akurat to jest jedyna A, gra Telltale, którą nie, grałem. Nie przeszedłem akurat tej. <gry> no ale właśnie grałem, grałem w grę o Tron bo Bodajże na PS Plusie była dawana w ramach tych darmówek miesięcznych, jak jeszcze nie było tego programu z grami na życzenie. I w zasadzie jakoś tak nigdy nie po drodze mi było z grami Telltale, pomimo bardzo dobrego The Walking Dead czy jeszcze lepszego Wolf Among Us, ale ten gra o Tron jakoś mnie tak wzięło. W zasadzie książek nie czytałem, serialu nie widziałem, no ale stwierdziłem, że sobie zagram w akurat w to, bo było. Mhm. I tutaj w pierwszym akcie. Graliśmy jedną postacią, no i też ze względu na te, jakie wybory tam podejmowaliśmy, jakie e, wybieraliśmy opcje dialogowe, to też właśnie w pewnym sensie e, zżywaliśmy się z tą postacią, bo jakby nie patrzeć, e, grając, e, próbujemy podejmować te decyzje, tak, jakbyśmy robili to tak normalnie. No. No, w większości, nie wiem, ludzi stara się być tych praworządny dobry, czy neutralny, albo chaotyczny zły, tak już nawiązując w ogóle do zasad DD. Ale tutaj było właśnie to z życie z tą postacią, bo no, kieruje nią, popełniamy jakieś te decyzje. I nagle no, jak to w grze o tron, po prostu mi go zabili. <laughs> e... Klasyka. Tak, klasyka gatunku i, i bodaj, że to był ktoś od lannisterów. Eee... A, to go nie szkoda. <laughs> nie, że, że, że ktoś od lannisterów zabił mi, zabił mi postać, bo ja grałem y, tymi. Co no nic dziwnego, eee... no co Czekaj, lannisterowie. Czekaj, z kim, kim starkami, dobrze mówię? Starkami. A, tak. Tak. No i byłem na jakimś tam z, z, ze starków, i przyszedł lannister, i to był. Nie wiem, to pewnie, po, bo to oglądałeś grę otroną, tak, tak, e, I to był taki typ, strasznie wkurzający sukienko. E, on robił jakieś tortury e, na innych typach. E, czekaj, co on tam, tam. Dobra, nieważne, bo ja ten nie, z serii osobiście nie czytałem, nie oglądałem, więc trudno mhm. mi się też odnieść, ale po prostu, typ zabił mi postać. No i to też było po prostu takie nagłe, bo starałem się tymi moimi decyzjami, żeby właśnie jak dla dobra mojego ludu, bo tam byłem jakimś tam księciem czy kimś tam, dla dobra mojego ludu, że jakieś te decyzje, że na siebie coś tam wezmę, żeby, żeby lud nie cierpiał. No a typ nagle podszedł, wyjął sztylet, dziabnął mnie w te gardło i tyle było z pierwszego aktu. A tak się no, starałeś. Ale... Bardzo się no, starałeś, lecz z gry ja... Dzięki Hugo. I nie uratowałem Hugoliny liny no, dzieci. Niestety Hugolina została no. zostawiona na pastwę losu. Tak, tak dokładnie. No ale to był właśnie ten szok, że e, nagle tą postać mi e, zabili i no kurde, no to był mój ziomek. To Ja go prowadziłem, dlaczego mi to zrobiłeś? I w zasadzie ja później ja później odgrywałem tą scenę jeszcze ileś razy, żeby móc uratować e, tego e, mojego księciunia, mhm. ale za każdym razem mi się nie udawało, więc albo coś zrobiłem wcześniej, co miało wpływ na te decyzję później, albo e, z góry on miał być zabity, no ale tak czy siak tutaj no zabili mi go. E, I to był taki Taki zryw akurat emocjonalny, bo to tak nagle, po mm -hmm. prostu takie, takie e, ciachnięcie nożem e, jest po akcji, i no, nie ma tego kogoś. No i wiesz, i to było, to było takie e, emocjonalne pod tym względem, że e, no, zżyłeś się z postacią, że e, no, starałeś się być jak najlepszy, a tu no, taki koniec nastąpił. No to też, to właśnie to chwycenie takie nagłe, poprzez taki zwrot akcji. Um, inny rodzaj, inny rodzaj takiego, um, takiej przejażdżki emocjonalnej miałem z grą Indie Rhyme. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, nie kojarzę, ale um, jako, że to jest taki podcast <grym> bardzo na luzie, to ja sobie to wygoogluję. Indie Rhyme. Rhyme. To jest historia chłopca, który budzi się na brzegu pewnej wyspy i w mhm. zasadzie nie do końca pamięta, co się stało, ale, ale ma tam za towarzysza, jak dobrze pamiętam, takiego liska, który pokazywał mu jakieś tam rzeczy, że gdzie ma pójść, co zrobić. Mhm. Ta gra ogólnie to, są, to składa się z prostych łamigłówek. Tam, tam prostszych, trochę trudniejszych, ale ogólnie to jest. Grałami Główkowa. Ona nie jest bardzo długa. Zresztą polecam słuchającym i oczywiście Tobie, żeby ją sobie ograć przy okazji, bo akurat no, przez całą grę nie ma się tego wrażenia, mhm. że tutaj będzie jakiś taki najazd emocjonalny. Dopiero gdzieś to zakończenie zrobiło. Ten ogólnie narracja tej gry jest tak skonstruowana, że zakończenie. Um jakby układa pewne klocki na swoje miejsce, doznajesz takiego oświecenia, i jeszcze dodatkowo jest to wyjaśnienie na końcu, o co w tym wszystkim chodziło, i po prostu emocjonalnie dostajesz prosto, e, prosto w serce w tamtym momencie. Ja no pamiętam. to ja poproszę jeszcze, żebym nie zapomniał, po podcaście gdzieś tam Dobra, na naszym przypomnę. Discordzie przypomnienie do tej gry i kontynuuj. Jasne. Jasne. No I po prostu a jeszcze jeżeli chodzi o tą grę, to, to zakończenie bardzo dobrze się wypełnia, jeżeli, jeżeli tam jak najwięcej znajdziek tam się zdobędzie hmm. albo jakichś takich dodatkowych aktywności zrobi, żeby odblokować jakieś tam fragmenty. Wszystko to są takie znajdźki achievementowe, ale to się bardzo fajnie komponuje na końcu jako wyjaśnienie e, całej gry i to jest naprawdę takie mm, takie no też taki strzał w serce. Ale taki wiesz, taki że po prostu nagle dostajesz takiego objawienia, że mm -hmm. kurczę, rzeczywiście, to wszystko się układa w jedną całość, no, no, no naprawdę, tak, to, jest to dlaczego euporia, nie widziałem. taka ekscytacja, tak. kurde, no, ja pieprzę, no, przecież to cały czas było ze mną, ale ja o tym nie wiedziałem, nie? No, no, dokładnie to tak. To było takie dokładnie oczywiste. Tak. Eureka. No, dokładnie tak. I w zasadzie powiedziałbym, że trzecią taką kategorią, której się zastanowiłem, no, bo tutaj, że ten nagły zryw, to, to drugie, jako że takie zawiązanie tej akcji, na no, końcu jest to tak zakończenie, dopełnienie wszystkiego, żeby to było to właśnie objawienie. A trzecie to myślę, że tematyka, jaką porusza dana gra, bo dla mnie to, że gry jako medium potrafią przekazać pewne trudne tematy. I potrafią to przekazać bardzo trafnie, bardzo takim sposobem, e, trafiającym do ludzi z różnych pokoleń, od najmłodszych do tych starszych, bo grami można się interesować, grać w różnym wieku. W ogóle to czyli, jest taka czyli boiden... Znowu mamy ten wątek, o którym mówiliśmy na początku, że. Okoleniowy, tak. Tak, tam, Ale też tam, gdzie stoisz w, w danym momencie w swoim życiu, tak też będziesz hmm. inaczej może trochę odbierać e, no to, co oglądasz hmm. na tym ekranie, nie? No dokładnie tak, ale też wiesz nie tyle w jakim wieku jesteśmy, bo na przykład wiek nie musi od razu warunkować no tak, tego, jaki mamy ten, bagaż doświadczeń. Dokładnie, ten bagaż, który tam gdzieś wynieśliśmy no. i, i on nam towarzyszy, i potem go odnajdujemy właśnie przed naszymi no. ekranami, czy tam w książkach, no, no bo no. też w innym, w innym oczywiście przykładzie. No. dokładnie. No. I właśnie taką trzecią kategorię, jeżeli chodzi o te te chwytanie emocjonalne, że stworzenie tego roller rollercoastera emocjonalnego, żeby ciebie wypatroszyć po prostu, to, po, to, to to tematyka. I tu jedna z pierwszych gier, jaka przychodzi mi do głowy, to jest This War of Mine, gdzie mamy... Odwróconą sytuację, jeżeli chodzi o przedstawienie obrazu wojny, że zamiast tak jak w Call of Duty Medal of Honor jesteśmy tym e, tak. One Man Army Dokładnie, nieskończony Rambo. klip Rambo, Rambo Bambo. <laughs> o nie. No dobra, no kontynuuj, nie będziemy tego rozwijać. Dobrze. E, tylko jesteśmy po tej drugiej stronie barykady, e, czyli jesteśmy tymi cywilami, którzy są e, zamknięci e, w tych działaniach wojennych. E, no tym bardziej myślę, że ta gra tym bardziej e, może trafiać do ludzi ze względu na to, co obecnie się dzieje, ale no, nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły akurat, e, no bo nie o to chodzi, żeby poruszać pewne kwestie polityczne i. Nie no, ja, i nie jasne, tylko. aczkolwiek ale... no, warto zauważyć, że ta gra dostała teraz no, trochę drugie życie, nie? Tak, tak, dostała obecnie drugie życie. Oczywiście to nic złego i, i bardzo dobrze, bo tytuł y -hmm. jest no, rewelacyjny. Tak, zwłaszcza, że tak jak było wspomniane, no porusza tą kwestię właśnie cywilów, jak oni mają w czasie wojny, że tutaj e, no jest ten problem z dostawą e, podstawowych rzeczy, jak nie wiem, jedzenie, woda, e, leki, ciepłe ubranie, e, elektryczność. E, Ciepła woda bieżąca z kranu, co akurat dla nas, tam osób, które mieszkają um, gdzieś w kraju, czy ogólnie w miejscu niedotkniętym w ogóle działaniami wojennymi. To jest taka abstrakcja po prostu, tak szczerze. I ta gra między innymi no, stawia gracza bardzo często um, naprzeciw takim trudnym wyborom, między innymi um, jedna um, Jed... Bo w tej grze wysyła się osoby na wypady gdzieś tam do ruin, żeby zbierać materiał. I w jednym wypadzie jest możliwość spotkania starszego małżeństwa schorowanego i mamy dylemat moralny, czy zabrać im leki, żeby ratować swoich ludzi gdzieś tam w tym obozie, który prowadzimy, gdzie są dzieci, też są schorowane osoby i tym samym skazać ich na śmierć, zapewne. Czy moralnie tutaj im nie przeszkadzać, zostawić te leki i Niepewnie iść gdzieś tam dalej szukać, narażając tego członka naszej społeczności, tej obozowej, na dalsze niebezpieczeństwo, bo można natknąć się albo na wrogich żołnierzy, albo może być rumowisko i po prostu nieszczęśliwy wypadek. I właśnie są pokazane te moralne wybory. Tym bardziej są one trudne, ze względu na to, że no, nie znamy takiej rzeczywistości, i dla nas, no. Pod względem moralnym byłoby złe zabrać komuś te leki, skazać go na śmierć, i ratować siebie i innych, ale gdybyśmy stanęli w tej sytuacji, tak w realnym życiu. Jakbyśmy wtedy postąpili, tak szczerze. Więc tutaj ta kwestia bardzo mnie. Bardzo mnie zaciekawiła pod tym względem. Podobnie miałem z Grą Days Gone, gdzie. Oj, tak. Gdzie no tutaj nasz główny bohater, były motocyklista należący do gangu, no nawrócił się z powodu kobiety, tak. No ale tam, nie spoilerując, tam nie będę mówić dużo o grze, ale sama rozgrywka jest w świecie opanowanym przez zombie, czy tam twory zombie podobne. I w zasadzie świat przedstawiony można podsumować, jeżeli chodzi o zachowanie, że lepiej przeżyć, być łajdakiem, aniżeli pomóc i mieć gdzieś tam za plecami na przykład lufę przetkniętą do skroni. I to też właśnie tak... Tak, moralne są tam wybory. Oczywiście najczęściej tam pomagamy jakimś tam obozowiczą A, tak. czy osobom, ale zazwyczaj podyktowane jest to, że my komuś tam pomożemy, żeby coś dostać, tak. żeby. Podobnie w Walking Dead jest też to pokazane. A, tak, tak, dokładnie. No ale to też właśnie podyktowane jest tym światem przedstawionym, że jesteśmy, e, jesteśmy w sytuacji takiej dosyć no, pod ścianą, że albo my przeżyjemy, albo przeżyje ktoś inny, ale no najczęściej będzie musieli przeżyć na trupie kogoś innego po prostu. I to tu są tego typu moral te wybory moralne. Tak, z jednej, no, ale... z jednej strony fajnie głosić, jak się siedzi przed komputerem, szlachetne tezy, że to by się zrobiło tamto, a w takiej sytuacji nie wiadomo właśnie, czy instynkt po prostu samozachowawczy nie zadziała i trzeba myśleć tylko i wyłącznie o sobie. No, nie wiemy tego dokładnie. Jakby, jakbyśmy zareagowali w takich sytuacjach. No a tutaj mamy takie historie, gdzie przed takimi dylematami moralnymi jesteśmy postawieni, a, a natomiast jakby było w prawdziwym życiu, no to lepiej, żebyśmy się nie musieli przekonywać. No, dokładnie tak. Um, trzecią grą z tej kategorii, o której chciałbym wspomnieć, to też jest indyk akurat. Ja, ja ogólnie jestem taką osobą, która lubi indyki, I know. ze względu know. na to, że. <laughs> I know you know. <laughs> um, ze względu na to, że często poruszają właśnie takie tematy. I um, trzecią grą będzie Spirit Fighter, um, gdzie jesteśmy Pewnym rodzajem haronem, czyli, e, czyli tym przewoźnikiem dusz. E, I w trakcie gry poznajemy dusze. ale przyjmują najczęściej tam kształt jakichś zwierzaczków żaba, e, jest jakiś jeleń Ktoś tam, no ale to są duchy. To są dusze, e, które po prostu zostały gdzieś tam z tyłu ze względu na niedokończone sprawy, albo coś, e, coś powoduje, że, że, no, że nie mogą opuścić tego świata pomiędzy żywym a, a już e, światem zmarłych. I my, jako ten przewoźnik, po pierwsze, pomagamy im. Pomagamy im znaleźć ten, to coś, co utrzymuje ich w tym stanie pomiędzy, i żeby im pomóc, by przeszli na drugą stronę. I w zasadzie to jest taka gra też trudna pod względem tematyki emocjonalnej, bo my z tymi duszami też się zżywamy, bo to, to są postacie też napisane, każdy ma jakiś swój charakter, to nie są jakieś takie zwykłe NPC, że idź, weź mi, przynieś e, pięć płatków e, herbat, mhm. tam, no nie, nie też wiem, tutaj dobrze, tam. dobrze post e, dużo postawiono na właśnie tak. reakcję tych postaci, żeby one nie były nijakie, żeby nie były tak. prostymi NPC-ami, żeby miały swoją tak. historię, żeby się z nimi zżyć, żeby miały uczucia swoje, e, tak. także no... Rzeczywiście. Dla... Spojrzałem teraz na ocenę Spiritfarera, tak mm. na szybko w gogle, tylko na Steamie, tutaj 10 na 10 jest po prostu, nie? No, powiem tobie, bo same postacie te, z którymi tam obcujemy, one są tak fajnie napisane, że my tworzymy te więzi z nimi i też e, akurat w mechanikę tej gry jest wpisane to, że musimy się z nimi pożegnać. I to jest najcięższe w tej grze, bo my im pomagając, pomagamy też rozwiązać te sprawy, co za tym idzie, pomagamy im przejść dalej do, no, do tego świata zmarłych. Mhm. Więc no, my później bierzemy tą duszę na łódkę, płyniemy do tej bramy i po prostu no, jest um, pożegnanie każdej z tej postaci. Jest naprawdę takie um, no, chwyta za serce pod tym względem, że no, pożegnamy go czy ją i już tej postaci nie będzie z nami w tej grze. Dla mnie też magiczne jest to pod tym względem, że. A w ogóle, w ogóle to odnosi się do każdej gry, tak dobrze napisanej pod względem bohaterów, że my, jako jednostki ludzkie, wiesz, osoby żywe. Um, utożsamiamy się czy nawiązujemy te więzi z postaciami um, elektronicznymi, które po prostu przedstawiają jakieś swoje charaktery, czy też przedstawiają, um, przedstawiają jakieś światopoglądy, i że my potrafimy się z nimi utożsamiać, czy też potrafimy po prostu z nimi się zżyć. I tak jak w tej grze, musimy pożegnać tą postać w jakimś tam momencie. To nie jest, że na końcu wszyscy tam przechodzą, jakoś to możemy przeżyć, bo yy, koniec gry. Tylko w pewnym momencie, tam nie wiem, robimy questa tej postaci, idziemy na łódkę, płyniemy do bramy, żegnamy się i koniec. I, i nie ma tej postaci. No i to też, też, też takie trudne pod tym względem. No tak, to jest też ważny aspekt przemijania, właśnie. Mhm. Tego pogodzenie tego, ze stratą. Tak, pogodzenia ze stratą, tak dokładnie. dokładnie no. Także no takie, takie tematy zawsze jakoś gdzieś nas dotykają, chwytają za serce. Także tym bardziej, jeżeli jest to dobrze napisane no, w Spirit Power, że, no że z tego, co mówisz, raczej jest. Także no, w zasadzie, nic z jeszcze mi się jedna gra przypomina, jeżeli chodzi o coś takiego, o pogodzenie ze stratą akurat, mm -hmm. bo jest jedna gra, ona, ona trochę była na językach trochę z różnych względów, bo jedni zarzucali, że ta gra powstała, albo dobra, może o tym zaraz, najpierw powiem o samej grze, mm -hmm. bo gra nazywa się, aj, czekaj, jak to się nazywało, That Dragon Cancer. U, to, to też jest słychałem. gra indie. To, no, to, no to mówię jako bonus. Gra, nazy gra nazywa się That Dragon Cancer i to jest też gra indie. Ona wyszła na, na pc chyba i może jeszcze na, na platformy mobilne, ale jest to gra, po pierwsze, autobiograficzna. Bo ona dokumentuje przeżycia rodziny, które, która jest postawiona wobec sytuacji, gdzie ich syn, pięciolatek, ma, ma małe dziecko, pięcioletnie, jest, ma, ma wykrytego raka. I tutaj gra pokazuje to, jak rodzina radzi sobie z tym, z tą myślą, że właśnie, że ich mały synek ma raka, że muszą z tym jakoś walczyć. No i, no i tutaj nie ma, akurat mogę powiedzieć, że gra nie ma szczęśliwego zakończenia. Gra sama w sobie też nie jest długa i i nie ma szczęśliwego zakończenia, no bo tutaj ten, ten ich synek po prostu umiera z powodu choroby. Natomiast sama gra była na językach w pewnym momencie, bo, bo zarzucano twórcy, który to zrobił na podstawie swoich doświadczeń. E Zrobienie tematyki, żeby tutaj nabić kasę, żeby wywołać szum, żeby jak najgłośniej było mówione o grze. Natomiast tutaj twórca mówił, że, że dla niego to był sposób z pogodzeniem się ze stratą, bo właśnie on to przeżył, on był w depresji, i to było takie dla niego medium, gdzie mógł wylać ten swój żal, to ten cały smutek, nienawiść, gniew, wszystko, co w nim się kotwołowało w związku ze stratą syna, e, i jakby przeżyć to na nowo, i jakby tutaj zrobić ukojenie swojej duszy, że mm, no, po prostu zdjął z siebie ten ciężar, że jakoś to e, przetrawił to jako terapię. O, on to zrobił to jako terapię dla siebie. I też miał nadzieję, że, że dzięki tej grze inne osoby, które się z nią zapoznają, będą mieć po prostu zmienione pojęcie o samym życiu, że, że należy się cieszyć życiem takim, jakim jest, że życie jest ulotne i, i że powinniśmy tutaj że mamy te przywile że Możemy doświadczać jakichś tam rzeczy i powinniśmy się z tego cieszyć. To tak na marginesie, jeszcze mi się przypomniała ta gra. Właśnie. Oj, ciężkie tematy nam tutaj weszły, no ale tak to jest przy, przy tym kacu gracza, że takie mhm. tematy no, jednak nas y, dotykają. No ale żeby trochę może, no nie wiem, czy rozluźnić, ale odwrotność kaca gracza. To mam tutaj na myśli. Y, gra. U których raczej u, u wielu osób wywołała taki kac gracza, a u ciebie na przykład, no nie bardzo. No dla mnie to jest w sumie last of us, bo gra jest. Wiedziałem, wiedziałem, że o ty powiesz. No, no tak, tak. Nie tylko czekałem na to. No nie, no bo gra jest świetna fabularnie, ma bardzo dobrze napisane postacie. Zrealizowana jest, no, grasony, także jest świetnie zrealizowana po filmowemu, tak to powiedzmy. No, ale przeszedłem jedynkę, przeszedłem dwójkę. Fajnie, podobało mi się. Spójna historia, ciekawa, oczywiście porusza dużo tematów społecznych. No, bawiłem się dobrze, znaczy bawiłem się, no, powiedzmy, że bawiłem się. No ale jakoś tak, ok, było fajnie, przechodzę dalej. No jakoś nie zintegrowałem się za bardzo do końca z tą tematyką, bo jeżeli chodzi o, no, pieczarki tutaj były bardziej, czy tam grzybki, te zombie, zombie podobne klimaty, no to na przykład bardziej ten Days Gone, o którym mówiłeś, do mnie podpasował. Tematy społeczne tutaj poruszone, bardzo ciekawe, dobrze napisane, ale jakoś też nie, no, no nie zżyłem się z tym, z tym wszystkim. I nie wiem, właśnie no chyba tutaj znowu dochodzimy do tego punktu, że ten nasz bagaż doświadczeń i to co, co na nas po prostu działa mu, musi się zawrzeć w tej grze, żeby, żeby wywołać taki po prostu efekt albo WoW, albo po prostu takiej pustki w sercu po, po ukończeniu produkcji. Oczywiście Last of Us Uważam dalej, że to super gra i polecam każdemu, natomiast jakoś tak czy jedynka czy dwójka nie były to jakieś takie produkcje, które bym tam e, wspominał, że o Jezu, po prostu serce mi zapłakało, zakrwawiło po zakończeniu tego, że nie wiem, nie chcę tu wyjść na jakiegoś e, be, bezdusznego gnojka. <grym> Ale, no ale jakoś tak, tak. Wydaje mi się, że wielu osobom jednak się bardziej podobało, że właśnie wywołało taki efekt kaca gracza, a u mnie jakoś tak przeminęło, przeminęło. Cieszę się, że przeszedłem, bo wydaje mi się, że no warto przejść grę, ale jakoś tak. Bez echa w serduszku. A u Ciebie coś, coś takiego było? tak zwane, przeminęło z wiatrem. Tak, przeminęło z wiatrem. E, wiesz co, powiem tobie, że miałem coś takiego z grą Everybody's Gone to the Rapture. The rapture. Tak, to jest to jest, to jest spacerniak tak zwany. To jest gra spacerowa. Tam się za dużo nie dzieje. Ogólnie ładnie graficznie ona wygląda i tam są różne tematy poruszane, bo em, w tej grze Jesteśmy postacią, która... Mi się ta gra kojarzyła z taką chillerą, powiem ci, ten... ten tak. Everybody goes to the Rapture. Tak, ogólnie to tam chillerka miała być, ale sama gra, to jesteśmy postacią, która e, e, weszła do miasta objętego jakąś anomalią, gdzie ludzie zniknęli i zostały tam tylko jakieś takie światła po nich i te światła były jakby echem ich wspomnień, wydarzeń, coś takiego. I też tam były poruszane różne tematyki, bo były tam jakieś sprawy rodzinne, czy, czy rzeczy związane z, z, ze starością. No, no, różne tematyki tam były po prostu w jednej grze tak poruszone. Ogólnie sama gra nie jest długa, ale w zasadzie nie, strasznie, no nie mogę polecić tej gry, naprawdę, pomimo, że ona nie jest najgorsza. W sensie. Fajna tematyka, ładnie wygląda, mm -hmm. ale mechanika poruszania się w tej grze tak zepsuła wszystko. wszystko tam zepsuła, bo masz tylko jedno tempo Czyli poruszania. Jak mechanika psuje nie najgorszą historię. O! Temat i to kolejnego nasz, odcinka. Tak jest. Ja to zapisuję. Mechanika ja psująca wrażująca nie najgorszą grę. Gorszą grę, mechanikę. Tak, będziemy to robić. Bardzo fajny temat. Tak. Świetnie, że, że coś takiego wyszło. Za ale... tematy same się piszą, wystarczy rozmawiać. No, no dokładnie, doko, no tak takie ja to tylko tutaj. W głosie Imperium. Głos Imperium. Głos, <głos, <głos> Imperium. Um, ale tak wracając do tej gry, ona, tak jak wspomniałem, ona nie jest długa. To jest taki spacerniak, to jeszcze jest powiedziane, że to jest jakiś duchowy następca, dear Esther. Ja tego nie grałem. Ja w ogóle teraz sobie sprawdziłem, że to jest duchowy następca czegokolwiek. Tak szczerze. No ale jest tam tylko jedno tempo gry. Poruszamy się w jakimś tam tempie spacerowym, jak to na nas spacerniaka wyszło, ale mogli tam na przykład dodać lekki truch, który powoduje, że poruszasz się ciut trochę szybciej. Bo w pewnym momencie przechodzisz przez całe miasto i później musisz wrócić na początku tego miasta. I wtedy tak cię trafia, bo nie możesz, nie wiem, przeskipować tego, nie, musisz wiesz, po sorry, prostu pykać yy, ja od początku do końca. Odnośnie no. takiego, wiesz, yy, chodzenia, bo tu, tutaj jest całkiem, całkiem inny typ gry, ale grałem w Technomancer. I... Aha. Tam też trzeba było sporo chodzić, były przy każdej po prostu lokacji ekrany loadingów, ja w to grałem, nie wiem, na PS4 chyba, zwykłym, także dosyć długo się to ładowało. Gra mi się nawet, że podobała, tylko właśnie nie było możliwości szybkiej podróży albo właśnie jakiegoś szybszego poruszania się, więc jak przeszedłem 4 czy 5 lokacji, to ja potem musiałem przez nie wracać. I to wydłużyło no. mi rozgrywkę tak, że no już miałem dosyć w pewnym momencie. Całkiem no, fajnie to... było zrobione fabularnie. Nie mówię, że to była jakaś, o Jezu, mm -hmm. gra roku, ale fajnie się dosyć tam wkręciłem w tego Technomantę. A jakoś to łażenie po prostu, dobra, dopisuję tę gry do e, ty, ty, tego tematu mechaniki psującej najgorszą grę. No, no to, to, jest, to jest też przykład właśnie tego, ale to ze względu też na to, że to jest, to jest sztuczne wydłużanie czasu gry. Nie masz tych tam punktów szybkich podróży, czy, czy właśnie. Nie wiem, jaki, jakieś przyspieszenia, po prostu, gdzieś tam się z punktu A do punktu B znalazł po prostu szybciej. No ale to już, to już kwestie mechaniki, jak wydłużyć grę, tak, się tak. za bardzo nie napocić przy tym. No, no ale tak, już jeszcze trochę kończąc, bo mamy tutaj ponad godzinę nagrania. Chciałem tylko. O, proszę. Tak, także zleciało, jak zbicza strzelił. Jak zbicza. Zapomniałem tylko powiedzieć o jednej grze, która takiego lekkiego kaca wywołała. Tylko powiem krótko Cyberpunk 2077 były różne zakończenia ale to była taka fajna relacja pomiędzy V a Johnnym Silverhandem. Mi się jakoś ona spodobała fajnie się wbudowała we mnie tak jak i Johnny się wbudował w v w sumie. No i to generalnie było tak że V na początku wiadomo chciała się pozbyć tego Johnnego, ale wiadomo przez jakiś tam jej bagaż doświadczeń i John'ego w trakcie rozgrywki, no jakoś tak e, potem to rozstanie. Znaczy, to zależy też od zakończenia, no nie ma co mówić ten. Dobra, bo będę spoilerował. W każdym razie ja miałem e, wszystkie zakończenia i muszę powiedzieć, że to, to było całkiem, całkiem takie przyjemne doświadczenie, które zostawiło we mnie takie kurde. Jednak nie najgorszy ten Johnny i chyba będzie mi go brakować. W tym zakończeniu, o, powiem tak, w tym zakończeniu, które mi się podobało. Okej. Okay. No, przede mną jeszcze to doświadczenie, jeżeli chodzi o cy cyberpunka czy cyberbaga, czy jak to tam nazywać. No, Mam swoją nadzieję, drogą ciekawe, jak, jak te baki teraz wyglądają. Chociaż e, kronikarz Michi tam wrzucał jakieś screeny z jeszcze nie wiem tydzień temu, gdzie tam jakieś auto się wmontowało w postać. A, Także. A widziałem, to, to widziałem. chyba taki urok po prostu jest. To, to są te. It's not a bug, it's a feature. A, no tak, tak. To jest wpisane w grę, co wy mówicie. No więc właśnie, tak. Dobrze. To już tak e, kończąc, to powiem tylko tyle, że idę e, no, skacowany God of nie pozostaje mi. Nic innego, jak włączyć Wora i zabijać kruki odyna, i szukać jeszcze znajdziek w drodze po kolejne trofeum. No i cóż, będziesz coś ogrywał tam dalej, Alan Wake? czy Tak, Alan Wake. Akurat nie pasuje, przynajmniej na razie, bo ja przeszedłem tam tylko pierwszy rozdział bo to gra jest podzielona na rozdziały i to tak jest bardzo serialowo. Taki scenariusz jest tak fajnie zrobiony. No, na razie mi się nie wpisywało tematykę. Może coś innego, więc o nim nie wspominam, ale no, będę kontynuował Alan Wake'a. Zresztą polecam bardzo fajnie napisana historia. I tak jak jest prowadzone to wszystko, ta narracja, to bardzo mi się podoba, bo no takie bardzo to jest serialowe, mogę to tak powiedzieć. Mm -hmm. No to nic, to uciekajmy, grać w Alan Wake'a, zabijać kruki Dammy. Odyna w God i z głosu Imperium żegna was Grzesiek. Desynchronizacja. I Łukasz Wispi, dzięki za odsłuch, do następnego. do następnego, cześć. Do usłyszenia, cześć.